które za mnie jest przede mnie. O, jeszcze twoje pieniądze mogę sobie wziąć, ale mega. Dobra, w przednim odcinku robiliśmy sobie poziom ktoś silniejszy, dobrze kojarzę. Znajdujemy się na Naboo, gdzie dotarliśmy idąc przez jądro planeta. Wiecie co, zanim zaczniemy, to chciałem wam tak przykładowo pokazać, jak wygląda zdobywanie klocków w otwartym świecie. Taki jakiś jeden. Ja ogólnie wiesz, jak ja mam powiedz na swój kanał. No. To nie będzie mi zaraz tak. To nie teraz mnie nie będzie w ogóle tak grać ciąć. Bo będę grał na PS-ie w piątce i będę miał zdobywego God of War'a. No i nawet może wszystkie części mi to nagrał łącznie. Dobra, bo widzę, że takiego na szybko klocka to nie znajdę, więc... Więc dopóki nie znajdę takiego klocka na szybko, to idziemy do poziomu, a... Znaczy, to chyba jeszcze nie jest poziom. Królewski ratunek. I teraz te wydarzenia pomiędzy poziomami są na tyle długie, że jest szansa, że w tym odcinku nie będzie poziomu. Co ty gadasz? No. Dobra, chodź. Aż Natalia... lecimy. Aż Natalia jest aktywna. O kim mówisz? Po co ją tu wymieniasz? Nie, dobra, no. Idziemy na ratunek królowej Amidali. Amidala? Tak. Co? Aminie. Ten żart nigdy... Boże, jaki ten żart jest słaby. Amidala, Amidala, Aminie. Bo ona musi mi dać. Wasza wysokość, padnij. Wasza wysokość. Dobra. Pieski. Czekaj, ważna sprawa. Bobo. Czy my w poprzednim odcinku zrobiliśmy ulepszenie? Jesteśmy ambasadorami kanclerza. Musimy nawiązać kontakt z republiką. Dzięki! Będziesz montował. Co on powiedział? Twoi sy są bomba. To niedaleko. Dobra, idziemy dalej. Królowa nie jest tu bezpieczna. Musimy ją zabrać na kursant do republiki. Kupi żart. Pa, co teraz robię? Znów droidy! Kabuu! Dobra, dawaj, trzeba zabić pieski. Czy później generalnie będziemy mieli więcej życia, bo na razie to będziemy tak upier... Co to było? Ty ale widziałeś, jak ja sztywno leciałem? Ej, ale przecież to fajny był efekt, nie? Fajne to było. Ej, ale podoba mi się, naprawdę. Masz stać, gdzie ci mówię, że masz stać. Dobra, przestań im grozić, bo znowu się zatną jak ten. Weź, bądź cicho. Ale weź ich nie bij, bo znowu będą się zacinać. Weź. Już. Nie, popatrz. Proszę. No nie bij ich. Muszę. No, zostaw. Odcinek musimy budzić. Weź, zostaw ich. No. Bo jak ona się zbakuje w tym murku, to będziemy mieli problem. My God. To nie są. Ta mocy są overpower, nie? O Boże! Ona overpower. To poczekaj na te droidy. Znaczy na pieski. Co? No tak się mówi na droidy, pieski. Kurde, jeden! Radzimy, nie, przepraszam, dwa. No kurde, a jak ja już miałem użyć? Dobra, chodź, patrz, ej, są tu. Gdzie? No, musisz wyjść. A, podpisz, nie. Dawaj. O, ty kurde, ja go dobiję. Widzisz, jaka gra zespołowa? Siu! Ale mnie to zostaw może. Gdzie jest? Królowo, a mi dało. A mi to dało. Przestań, proszę. Dobra, idziemy dalej. Bij sobie tych z boku. Nie, dobra. Tom. Dobra, jednak nie, bo ona też wtedy staje. Nie, po prostu przez odzimę. Dobra, weź, proszę cię. Bo to jest naprawdę długi wątek. Idrzesz, matko jedna. Ciekawsza niż ten moment. No, takie gry są właśnie dla ciebie, takie w ogóle nie... Ty jesteś świetny do nagrywania nieagresywnych gier, naprawdę. No, na przykład teraz mi nagrywałem i Frippio! Akurat jego możesz bić, to jest najbardziej denerwująco. Co to się dzieje? Ja wiem, to będzie nominator. Ja tu jakieś efekty dodam chyba, dobra, idziemy.
Nie lej ich tylko. Nie chcę, żeby ten odcinek miał pół godziny. Ale będzie. Oto okręt jej wysokości. On to w ogóle... Kurwa, nie wiem. Możesz kliknąć A. A, ja też muszę, dobra. A, ja też muszę, no właśnie. No właśnie musisz, nie? Patrz, to jest A, no. B, X, Y. Patrz, to jest A, B, C, D. Nie damy rady dotrzeć na koncert. Hipernapęd przecieka. Co to było? Nie wiem. Tatuin. Mała na uboczu. Federacji Handlowej na Tatuinę? Mhm. To małego Anakina. I do Kiru. Ej. Przestań. Nie to. O, ta kometa, czekaj, chodź po kometę. Chodź po kometę, bo tam jest aż 5 klocków. To są takie komety z... A, właśnie, ja w poprzednim odcinku się pomyliliśmy, trzeba sprostować. To nie są holokrony, to są klocki Kyber. W sensie kryształy Kyber. A kryształy Kyber to są te kryształy, które każdy rycerz Jedi i Sith ma w swoim mieczu i nadają one kolor miecza. Oglądałem kreskówkę. Co? Oglądałem kreskówkę. Spoko. Wow. Prostuję. Czy chcesz wylądować? Dawaj. Jest to tu. No. Pamiętasz nasz ulubiony poziom z Conflict Sagi? Ten wyścig na dwie osoby? Pamiętasz, jak to się źle grało? Ten wyścig na dwie osoby? Pamiętasz, jak ekran latał i nie dało się nic zrobić? Pamiętasz, mówię do przodu, aż potem zaczęliśmy się na siebie drzeć, bo się nie dało w to grać. Jeżeli tu masz arty, to kto jest mnie? To mogę się ruchać, tak? Ty już też mogę. No! Przywaliłem się. Ale zabawę się znaleźli, nie? Tak, my mamy prawie 17 lat, jakby ktoś pytał, nie? 17. Widzisz, Tatooine, Mos Espa. Ale to jest tak... A właśnie, w tej grze jest trofeum za przejechanie się na każdym zwierzaku w grze, także... Ty wsiadałeś wtedy na tamtego, w tym mieście Jar Jara? Tak. Wsiadałeś? To na tego też trzeba wsiąść. O! On, czemu on nie lata? Ej, czemu się nie lata? Czemu on nie lata? Czemu on mógł grać tylko Jar Jarem? A no tak, bo... do królowy Ami dały. Spadnę. Wygrać padłem, bo jest kobietą. Dobra, możemy iść. A ona tu już wysoko nie skacze, to nie są stare gry Lego. Jak nie? A poczekaj, bo tu trzeba popytać, porozmawiać z ludźmi. Czy znacie jakiegoś mojego chłopca, żeby zabrać go ze sobą na podróż, żeby został mi sobie żelazo, żeby mi się cyka? Czapki dla... No, ciekawe. Czekaj, bo... To jest mój chłopak, który przejeżdża. Ja tutaj kojarzę, bo to chyba było gdzieś blisko. Ej, ona ma pistolet. A wiesz co, jakby bardzo dla tego? Przemoc? Czemu nie mogę... Tylko wyciągam pistolet. Ej, znajdź drugi. Ale co, ona jest drugi. No tak. Myślę, że się Jarjara potrafa i fajny. Bardzo. Zadarza. Jakbyście jeszcze nie mieli dość tej postaci, to nasza seria przychodzi z pomocą. Na pewno będziecie mieli dość po naszej serii. To jest jakaś karta. Gdzie jest drugi? To jest gdzie jest... Dobra, nie znajdę. Trudno. Idziemy dalej. Tak. Ja to nic nie wiem o żadnych statkach. Tu ma głos jakiegoś starego dziada. Ale możesz iść o tą tylnicą i popatrzeć na wyścigi ścigaczy. Ciekawsze to niż reparacje hipernapędu. Słowo daję. No tu jest jeszcze ktoś. Niech to zgadnę. Potrzebujesz części. Jasne, jak wszyscy. Najlepiej odwiedź Łata. Jego sklep jest po drugiej stronie miasta. Aha. Dobra. Gdzie teraz? Oj, gronie. Dobra. Ale zaczął to tutaj przez chwilę. Idziemy do sklepu części Watto. Kupimy dwie dziewczyny.
Nie. Dosyć, dosyć. Przestań się nade mną tak znęcać. Części do Nubiana J327. Mam 20 tysięcy datarii. Kredyty Republiki nic tu nie znaczą. Daj coś prawdziwego. Śmieszny z ciebie chłopak. Śmieszny się jako to powiedział. Musisz mieć refleks Jedi, skoro się ścigasz. Jutro jest wielki wyścig na święto Bunta. Zgłoście mój ścigacz. Anakin. Za wygraną kupię części i jeszcze mi zostanie. Moc jest w nim wyjątkowo silna. To wiem na pewno. Wie na więcej niż niewolnictwo. Chłopak mówi, że chcecie sponsorować jego start. Przypadkiem akurat wygrałem ścigacz. Postawiłbym go w zamian za, powiedzmy, chłopaka i matkę. Na pewno nie jest tyle bardziej. To chłopaka. To było strasznie przykre. Jednak zrozumiałe z punktu fabuły. Kilku matką potem nie będzie żyło. Matko, za każdym razem jak widzę Jar Jara w tych cutscenkach, to mam go ochotę jeszcze raz zabić. Ty, wiesz co zrobimy? Słuchaj. Będziemy taki licznik umieszczać w rogu ekranu i ile razy na dany odcinek zabiliśmy Jar Jara. W każdym odcinku będzie co najmniej 10. Co? Pierwszych trzech. Później go nie będzie, na szczęście. Mam go to... Ja mam naprawdę... George Lucas, jak znajdę to mam gdzieś w stawie, na koniec filmika, twórca Star Warsu, stworzył Jar Jara w prequelach, bo to miała być taka, wiecie, śmieszna postać, element komediowy, nie? A Jar Jar jest tak irytującą postacią, naprawdę, jeśli ktoś lubi Jar Jara i ma więcej niż 10 lat, no to... Ale zaczęło delikatnie plotkować. Nie wiem, co jest nie tak. No dobra, nie bądźmy te sceny, są w usta i guści. Tak skręca w środku, jak ta postać się pojawia na ekranie. A to już jest chyba poziom, nie? Zobacz. Ty, ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać na dwie osoby. Wyścig Bunta Classic. Ty tknąłeś? Nie, tylko dlatego, że nie dobiegłeś. Być w tym kółeczku. No. Już zadowolone, dziecko? Tak. Świetnie. Fajne są też te przerywniki, co macie ciekawostki o różnych statkach. Co ty tam patrzysz? Co? Później zobaczymy. Aż mnie zachęciłeś. To najprawdziwsza prawda. I jest też mnóstwo który jest zły? Nie mam pojęcia, jak się nazywa ten drugi. Nie wiem, to jest Jabba. Jabba Hutt, no a ten drugi też Hutt, ale nie wiem jak. Aż tak ja w tym uniwersum nie siedzę, nie? Ja tylko w Marvelu. Zresztą ja nie oglądałem wszystkich filmów Star Wars, ja nie oglądałem. Nie. Ósemki i dziewiątki nie oglądałem. Tych historii też nie oglądałem wszystkich. Ja mam trójkę na płycie teraz. Powiem wam, że w polskiej wersji ten aktor dubbingujący Anakina też jest wkurzający. Ty kurde. Są dwa?! Wpadaj w skały ścigaczem, bo niebieskie z tego lecą. A, okej, okay, trzyma się A. Steruje, dobra. Widzisz? Próbowałem. Wiesz co? Boję się, że się nie uda zrobić tutaj pieniędzy. O! Zestaw? Ja chciałem to zobaczyć. Wiesz, że masz mapkę? No tu masz mapkę i zestawy widać. Słuchaj, no, jak ty nawet nie wiesz, kim jesteś, to ja ci nie pomogę. Tak. Kurde, teraz byłem. A tu gdzieś był? No. Kurde, nie wiedziałem. Są trzy A i wiesz, ciekawostka. Wiesz, że tutaj możesz przegrać? Nie. Complete Saga, robisz okrążenia w nieskończoność, aż wygrasz. A tutaj możesz przegrać. Naprawdę. Drugi. Kurde, tu jest ta. Pierwszy. Najwyżej ja wygram. No, powiem wam, że fajna jest ta perspektywa, ale dziwnie się trochę steruje tym statkiem, mam wrażenie.
Znaczy, bez przesady, jest dużo lepiej niż w Complete Saga, ale jest takie... No, powiem tak, nie jest to mój ulubiony poziom z tej gry. Tej gry. Z trzeci. No ten, bo to chyba jeden z nas musi wygrać. Ja byłem pierwszy. No, co jest? Myślałem, że to można przelecieć na spokojnie. Ano. Kurde. Dobra. Teraz muszę tego trzymać. Ile mam paska? Mam pasek? To dobra, trzeba teraz wygrać wyścig, żeby tego nie powtarzać. Dawaj, lecimy. Ja to robię, ja jestem pierwszy. Jesteś pierwszy? O. Nie jesteś pierwszy. Padłem. Dobra, lecimy. Przejdźmy szybciej. Weź, bo ten wyścig... Przepraszam, że w ogóle tak mało mówimy, ale ten wyścig jest... Jest, dobra. To jest pierwszy. Wygrałeś? Tak. Powiedz, że się udało, bo nie wygrał pierwszy gracz. Jakie to jest głupie! Wygrałeś? Tak? I jak drugi gracz to zrobi, też się zaliczy? Matko, jakie szczęście! Udało nam się zebrać prawdziwego Jedi, idealnie. Myślałem, że go znam, ale jest tylko podobny. Dostarcz części do hangaru. Pięknie. O, Darth Maul. Ale te klocki takie poszarpane w piasku, takie zniszczone, boże, jakie to jest piękne! O, niesamowite to jest. Tak jak mówiłem, ta gra co minutę musi być śmieszna, nie? Co minutę. Ale akurat fajnie patrzeć, jak Jar Jar zostaje po mordzie czymkolwiek. Zrobicie z niego Jedi? Synku, moje miejsce jest tu, ale ty musisz ruszać. Wrócę i cię uwolnię, mamo. Obiecuję. Ale ten voice actor tego dzieciaka jest irytujący. Przyznam, że wolałbym być bardziej ukończony. Przepraszam, że cię tak zostawiam, Tripio. Żegnaj. Ojej. Dobra, mamy to. Ciekawe, jakie ci wyzwanie się udało zrobić, bo nawet nie zwróciłem uwagi, czy coś wyskakiwało. Nie wiem. Pokaż. O! Wszystko? Dzięki, nie. Ej, mamy tu wszystko poza zestawami. Tak, ja zrobiłem jeden zestaw. Ej, ale to szybko pójdzie ten poziom później na, wiesz... No. Odblokowaliśmy... Anakin ścigacz. Jakiś chłop i niedokończony. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Dajcie znać, jak wam na razie podoba się ta gra. O ile już u kogoś nie widzieliście dalszej części, ale jakby w to zawsze się gra świetnie, naprawdę. Czy ja wiem, Jar Jar? Dobra, pomijmy to. To nawet nie jest. Skowalkerem. To nie jest popularne, także widzimy się w następnych odcinkach i koniecznie. W opisie macie już jego kanał. W sumie macie już od ten, bo do tych wcześniejszych też pododawałem. I dobrze. I widzimy się w następnym odcinku serii LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Cały czas mi się myli. Siema. Nara.